i tam zginęło tych 5 Rosjan, to i myśmy jak to człowiek poszliśmy patrzeć tam, przeszliśmy przez tory i polecieliśmy patrzeć, leżeli tak sobie i obok leżał nasz polski żołnierz. No i chłopaczyna jechał na urlop, cały front przeszedł, a tu go zabili. No ale kto go zabił, nikt nie wie, o co tam poszło, coś Ruscy musieli zaczepić, może się napili, a kto tam wie. I musieli go zaczepiać, może go zaszczylili, nikt nie wie, ci tylko wiedzą, co walczyli. A my nie wiemy, tylko jak już przyszłam, to była cisza, no i mówi, że koleżanka mówi, tam Rosjanie leżą. Mówi. Rano już się dowiadujemy, że ci wszyscy sokiści, taki Włodek był, który miał 7 psów i przychodził po zlewki, pozbierał z całego miasta widocznie. Uciekł w nocy, a ten Marian, taki blondynek, sokista, jakoś nie uciekł. No i przyjechało zaraz, nie wiem, tam NKWD, nie NKWD, nasze takie przyjęło wojsko i zabrali jego. No i prawdopodobnie moja koleżanka mówi, że 15 lat dostał. I od tego czasu już pociąg, jak przejeżdżał z Rosjanami do Rosji, to już nie zatrzymywał się. Tylko od razu jechał, bo Polacy zawzięci i będzie znowu wojna. No i wiesz, takie były czasy. No i później zaczęliśmy już pracować. To było, nic nie było, tylko wszyscy rozmawialiśmy o tej wojnie. To była taka wojna naprawdę. To później już żandarmeria chodziła. Tak jak ty spotkałeś tych żandarmów, to już chodziła i Ruscy chyba chodzili. Tam, to już w to nie wnikałam, bo już mnie to nie interesowało. Ale było niebezpiecznie. Bardzo niebezpieczne. To były czasy, które jeszcze były bardzo niebezpieczne. Się chodziło, szło się do miasta, szłam sobie koło kościoła, patrzę, raptem strzelanina, kogoś tam gonią. I strzelają, normalnie strzelają. Do prędko wpadam do kościoła ten i trzeba się kłaść było na ziemię. Bo Kubuś dostała niechcący na umyślnie kulką, bo tam kogoś gonili i strzelali, no to a ludzie idą normalnie. Były takie czasy. Siedzimy i zjedliśmy obiad na stołówce. Wpadł jakiś podpity far, ale to nasz Polak, wpadł z brawnikiem i wali tym brawnikiem na stołówce i krzyczy. To myśmy się pochowali pod kotły. Może się napił, licho wie, o co jemu tam chodziło, tylko przyleciał, wpadł i wali dostał na stołówkę, wpadł i wali, krzyczy i wali, i w tym brawnikiem mówi, jak zaczniesz strzelać po nas, no ale żeśmy się pochowali wszyscy. Nie było chleba, nie było kartofli, niczego nie było. No to otworzyli aprowizację, to dopiero tam zaczęli z centralnej Polski przywozić żywność, ale chodzili po tych tak zwanych cegiełkach, półspalone te domy. My sami tam chodziliśmy. No to tam znaleźli kartofle i tam znaleźli tam co tam do jedzenia, no i tym się żywili, bo nie było nic. Później no, i dopiero tam, gdzie teraz jest monopol naprzeciw stacji, był rzeźnik. To mięso skądś sprowadził, no to że mięso było, tylko nie było ani chleba, ani kartofli. No to dopiero z centralnej znalazł się w końcu jakiś tam piekarz, no i mąkę sprowadzili, no i zaczęli już piec ten chleb, a tak nie było. To z centralnej Polski przywozili kartofli, żeby można było w stołówce ugotować tym naszym pracownikom jakąś zupę. No to trzeba było. Sprowadzili ten wagon kartofli, no i żeśmy to wyładowali, no i tego, i już żeśmy obierali te kartofle i już było zupa, z czym zupę ugotować. No to później zupa została, to my w bańki i do domu poszli, to chociaż rodzinę nakarmili. No bo takie były czasy niestety. A i jeszcze nie powiedział, że zaczęli przyjeżdżać repatrianci tak zwani, cudzysłowie tutaj już do Polski. O tym też już nie wspomniał, że on przyjechał w marcu, bo oni przyjechali w marcu tutaj. No to w sierpniu już zaczęli, w marcu, kwiecień, w maju zaczęli przyjeżdżać repatrianci ze wschodu. No myśmy w sierpniu przyjechali, no to już zaczęli zaludniać. Powstał taki pomocy dla tych przyjezdnych, taki PUR się nazywał. To tu były te baraki, no i dalej dawali nam po parę groszy rodzicom. I jakoś tam, żeby wspomóc, no to tam żywność później pomału tam to dawali nam pieniądze, żebyśmy mogli cokolwiek kupić, ani chleba, ani niczego, ani pieniędzy. No i tego to powstał ten taki tak zwany PUR, żeby wspomóc tych repatriantów. No to już zaczęli zaludniać tutaj już. To on prawdę mówił, że puste domy były, no tak, były puste, to prawda. No i pomalutku zaczęli ludzie już zaludniać tutaj te tereny, to wszystkie piękne, te domy puste. Tam mówił, że Niemcy uciekali, to wszystko zostawili, całe mienie, te i meble i wszystko, bo tak było. Myśmy jak przyszli na tego Kopernika, to też były wszystkie meble takie ładne, stylowy ten kredens. To było, tylko był strasznie zanieczyszczony, wybrudzony, wszystko to wyszabrowane, co się tam dało. Mebli nikt nie brał, bo kto na plecy weźmie. Jezioro to nikt nie poniósł z jeziora. Jak było, to jest. Nikt go nie wyszabrował. To żeśmy tam chodzili sobie nad jeziorem. To tam jeszcze pozostałości łódki były, koleżanki tam i koledzy, mówię, Marysia, to jedziemy, mówię, łódkę żeśmy tam tutaj mamy, to chodź i tego pojedziemy, popłyniemy razem. No to ja tam z nimi siadałam i żeśmy po jeziorze pływali. No ale było bardzo przyjemne, może wszystko było tutaj zniszczone, mimo że tu nie było ani jednego strzału. Wszystko zniszczyli Rosjanie. Tysiąclecie spalili. No, spalili wszystko. Był taki magazyn, też to wszystko spalili, bo oni jak weszli, to pierwszy, bo później, tak jak mówiłam poprzednio, że jak już przyszło to normalne wojsko, no to już tak jakoś trochę inaczej było, a to były pierwsi ci ludzie, oni ich z więzień powypuszczali, czy co, to przecież było okropnie, on już tego nie wspominał, bo nie warto. Stołówki powstały, trzeba było czymś tych naszych chłopaków, tych sokistów, tych wszystkich przy kolei, co piwiowali, torów i tego wszystkiego, to trzeba było nakarmić. A krowy te gonili, to prawda, że gonili. No, kobiety tam z bańkami chodziły, z wiadrami. Przyszedł Ruski, zobaczył, że młode kobiety. Bierzcie wiadra, chodźcie, dojcie krowy, bo krowy tak na rampie to ryczały z bólu, że nie ma, strasznie. No i to kobiety chodziły tam doić krowy. No i te mleko zabierały, ale to mleko już było sparzone, bo to cały dzień ta krowa niedojona. No to pędzili, no to wiem, że pędzili krowy. Wszystko, co się dało, to szabrowali, wszystko. Jak wpadli, jak te... Spalone, te dwa budynki też były spalone, myśmy tam łazili, szukali po tym cegiełkach. Tak zwane cegiełki. I tam nawet kartofle i wszystko Niemcy mieli w piwnicach, to zostało, przecież tego nie wzięli. To niektórzy autochtonki i Niemki zostały, nie chciały jechać. A mówi, po polsku umiały, tak po tym jak oni to rozmawiali, ale po polsku mówili. Dużo starszych ludzi, nie tych Mazurów, do roboty przyszło. To nie chcieli jechać. Po co? Mówię, gdzie my będziemy się tłukli? No, mówi, na stare lata, mówi, starsi ludzie. No, dużo rzeczy już żeśmy sobie nagrały, ale to wszystko prawda, tak? Ale były takie czasy, bardzo trudne czasy były. Kucharki były Niemki, te właśnie autochtonki, bo przecież myśmy nie umieli gotować. No to kucharki były, Niemki były kucharki, no to one gotowały, to chochl, i mieszały. No i chłopaki przychodzili na obiady, wszystkich silnych prądów, to wszystko na torach pracowali, to już to głodniej. Już tych zupy gotowaliśmy tym chłopakom, to z Polski. Sprowadzili z centralnej Polski kartofli do tego i jakoś tam kombinowali, coś po cegiełkach się znalazło. I obiady, jakieś zupy były zawsze. To już chłopaki godzina przy trzecią to już wszyscy przychodzili na obiady. Głodny chłopcy, nie wiem, bo to cały dzień pracowali. No i ten Włodek to był taki fajny, mówi, skąd, mówi pan, skąd ty tyle, wszystko po imieniu sobie mówiliśmy, bo to wszystko w Łodzi. Mówi, skąd ty tyle psów wziąłeś, mówi. No mam, mówi, 7 psów pozbierał, gdzieś tam po bezdomnych jakichś psów. No ale mówi, dajcie im coś jeść, to z taką bańką przychodził i myśmy tam wszystkie zlewki, jak tam ktoś zupy nie pozjadał, to chodziłam na stołówkę, pozlewaliśmy i on tę bańkę, to ja przyjdę za 2 godziny, mówi, no dobra, mówi, myśmy stołówki posprzątali i żeśmy pozlewali jemu tę bańkę, poniósł tym psiakom. On pozbierał po mieście, mu skąd tych 7 psów. Mówi, rano przychodzę, mówi, Włodka nie ma, mówi, na psy. No ja nie wiem, co z tymi psami, chyba wypuścił ich z powrotem. Mówi, Włodek uciekł, mówi, tu koleżanka mówi. Ja mówię, to dobrze, mówi, że uciekł, bo mówi, będzie odpowiadał. No i faktycznie, zaczęli chodzić i węszyć i szukać tych cokistów. Człowiek to był młody, no żeby to był, no, rodzice, no takie mieszkanie dostali, no ale trzeba było. Ktoś mi mówi, trzeba było sobie wziąć mieszkanie osobno, mówi. A mówi, jak się ma pani, mówi, 19 lat, to tam rozum musiała z rodzicami, no to z rodzicami. A zresztą ludzie się trochę bali, te młode dziewczyny, żeby gdzieś daleko mieszkać, żeby tam jakiś Ruski nie plądrował. A jeszcze Rosjanie tu byli, mimo wszystko. To jeszcze byli. Chodził taki, się śmieli, taki Rosjanin chodził, a te nasze chłopaki to podchodzili do niego, mówi, Wania, a skaży, a u was kobasa rozciot na dzierewie? Da rozciot, mówi. Nie mógł się odczepić od tych chłopców, takie łebki małe. Z tyłu za nim latali i krzyczeli, Wania, da rozciot, mówi. A tak, a czy my tu będziemy? A czy to nasza ziemia? Nikt nie był niepewny. My tu już jak przyjechali, to już było wszystko w porządku. Już komendant był Polak, już mój brat był komendantem. No, mój tata mówi, gdzie nas, mówi, tutaj przywiozło, mówi. Nie Pana Boga, nie ludzi. Ja mówię, tata mówi, Pan Bóg jest, mówi, i ludzie będą. I już zaczęli się zajmować mieszkania, już patrzy, już ci przyszli, już ci tam przyjechali z Wilna, a ci stamtąd, a ci jeszcze tam z Wołynia, tam skądś i tak zaczęli zaludniać mieszkania i zajmować, i wyprzątywać te mieszkania. No, mówi, ma, gdzie my przyjechali? Mówi, dobra, mówi tata, będzie wszystko dobrze. Kościół jest. Zaraz kościół później już otworzyli, już ksiądz się znalazł. Przyjechał skądś. Coś był, jaki coś. I już było śpiewanie. Siostry zakonne to były tu cały czas. One miały klucze do tego, komendant ten kazał nie otwierać nikomu, żeby Ruscy nie wleźli i czegoś nie zabrali. On wiedział, jacy jego ziomkowie są. To nie pozwolił i ma być zamknięty, dopiero aż on zezwoli. Jak już Polacy przyjechali, no to wtedy zezwoli. Tutaj też tych bloków nigdzie nie było, żeśmy wszędzie łazili, tak nie było tych zabudowań. Tu tam żyto rosło, gdzie dom stoją. Koło kościoła świętego Franciszka tam normalnie zboże rosło. To się umawiali, to nad jezioro, to całopaczka, to się łaziło, to Kino Świt było, pierwszy film był, Zakazane piosenki, to taki był ścisk, że żeśmy wyszli z tego kina, to guzika żadnego w płaszczu nie było. Każdy chciał zobaczyć, to były Zakazane piosenki i ostatni etap. To był film opowiadany taki w obozie, jak kobiety siedziały, no to też ten film był, no to pierwsze te filmy były. To już później tego kino otworzyli to wszystko. Zakazane piosenki były ładne filmy. To pierwszymśmy poszli na te zakazane piosenki, to żeśmy jeszcze jakoś weszli, bo takie tyle było, ludzie stali, gdzie siedzieli na podłodze, na tym zniesieniu takim, no gdzie coś się dało tego, no ale wyjść już nie dało rady, mówi, choroba jasna, jak zaczęli się pchać, no to i guziki poleciały w płaszczu. Ale było fajnie, wypchnęliśmy się. Miło było naprawdę, mimo wszystko, że były takie trudne czasy, a ubrania, a szczerze, gdzie ty kupisz jakieś sobie sukienkę, czy marzyło się o bluzce? Przecież nie ma gdzie kupić. No to tak jakoś się coś tam, to może od jakiejś Niemki coś się tam, co się dało, ale jakoś tam się było. Dwie spódnice to jej dobrze. Teraz ten grzmaszu. Koszary były tutaj, wojsko, tak fajnie było. Rano się później zabronili, ale z początku, jak otworzyłam okno na Kopernika, mieszkałam po 19, to były czerwone koszary, to echo niosło. To jak otworzyłam rano okno, za czym poszłam na 7 do pracy, to śpiewali, kiedy ranne wstają zorze, wojsko. Jak to pięknie, echo się niosło, bo oni o 6 tam czy pół do 7 mieli pobudkę. Chyba o 6, bo ja na 7 szłam do pracy. To tak ślicznie te śpiewali, kiedy ranne wstają zorze, okno otwarte, wiosna, no to ojejko, jak to pięknie było, a później już komuna swoje macki tam i tego już wojsku zabroniła. No ale jakiś czas to śpiewali. No to tak miło było, tu wojsko śpiewa, tu tego. Tu ptaki śpiewają, ale. No i się idę. No. Do pracy się ubrałam i poszłam po koleżanki tam z drugiej strony pod 13. I żeśmy poszli na piechotach, to tam kiedy autobusy jakie były, wszystko się na piechotę chodziło, aż do wagonówki. Tam była kuchnia, żeśmy tam, trzeba było tego rano, to były dyżury. Taki pan był Jakimowicz, starszy taki pan, no nie wiem czy tam był Mazur, ale po polsku ładnie mówił. To on mnie tak lubiał. No wiesz co, mówi, ja ci tu podaruję, jeszcze mam jego medalik, taki duży medalik Matki Boskiej mi przyniósł, mówi, masz na pamiątkę, ja już jestem stary, mówi, bo on rano przychodził, podpalał kocioł i na kawę gotował wodę i tego. A później już jego zwolnili, bo już etatu nie było, to ja albo któraś z koleżanek chodzi. To jak on mówił, to masz, mówi, na pamiątkę ode mnie medali, bo ja już, mówi, odchodzę, mówi, ja już jestem stary, mówi. No widzisz, ten medalik jego mam gdzieś. Przyszedł, to już myśmy przyszli do pracy, to już woda się gotowała na kawę, tam skądś kawę sprowadzili, to tam parę paczek trzeba było wsypać w ten kocioł. No ale chłopaki, każdy brał sobie kawę, jakiś tam baniaczek, kto co miał, bo mieli śniadanie, to chociaż tej kawy ciepłej wypili. Przecież nic nie było. Chyba że żurawia wodę by wziął, ten kipiatok, co był, to tak, a tak nie było nic. Nic stołówek, niczego. No to tego. Kipiatok mówię, bo tak pisało. No i to przychodzili, to każdy sobie tej kawy wziął, chłopaki przyszli sobie, wzięli kawę, żeby o 10:00 chociaż tej ciepłej kawy wypić. Chleba nie było, no to nie wiem, co oni tam jedli. No to już czekali, aż będzie na tym południe, koło tam drugiej, czy o której tam już była ta zupa, to już każdy szedł na zupę, chociaż najadł się tej zupy. Póki jeszcze sklepów niczego nie ma. Chleba też nie ma. To oni chociaż tej kawy popili gorzkiej, bo cukru też nie było, a gdzie ten cukierek, sklepu nie ma. A sól to nie wiem, też z Polski sprowadzali. No ale jakieś tam zupę skleiliśmy zawsze. Kucharki jakieś miały głowy, skleili. Zawsze była jakaś zupa. Fasoli było jeszcze, czy tam znaleźli. No tam były po tych cegiełkach, były po tych Niemcach, zostało bardzo dużo, tak jak on mówił, dużo zapasów, tam i słoiki mieli, i mięso w słoikach, no to brało się to i gotowały kucharki, no bo coś tam gotowały, myśmy nie zwracały nawet uwagę, z czego one tam gotowały, tylko wiem, że gotowały tam. Nasze zadanie było obrać kartofle. No to taki kocioł wielki kartofli żeśmy obrali. Drugiego dania nie było, a z czego? Tylko do tej zupy. Obraliśmy taki wielki kocioł kartofli i dopiero tego. I żeśmy tego kucharki wrzuciły, tośmy czekały, żeby tej zupy chociaż pojeść, jeść się chce, jak choroba, młody organizm. W domu też nie było za bardzo co jeść, no to co? A w Purze później paczki UNRRA były. No to później dawali taką na rodzinę, taką dużą paczkę UNRRA. Ale myśmy pożyli. Jeszcze w życiu nie widzieliśmy takiego jedzenia, jak tam tej paczce UNRRA. To Amerykanie nam przysłali. No i tego. To wszystkim na rodzinę, po nazwisku, to każdemu dali, każdej rodzinie dali tą paczkę UNRRA. No kto tam przyniósł, nie wiem, chyba brat mój czy przyniósł, bo to wielka ta paka. No to ja bym tego nie przyniosła. No to tego, to myśmy pojedli i śmietanka jakaś i tego jeszcze w życiu tego nie widziałam, co tam było, ale fajny jakiś czas matula miała co gotować, a tak nie było co ugotować. No co, kamieni wrzucisz do garka? Duńczycy jak przyszli to. A później przyjechał do Duński Czerwony Krzyż. Też nam Duńczycy bardzo pomogli. No to gdzieś tam ktoś ogłosił, że tam na Nowotki stoi taka prowizoryczna kuchnia polowa i tam Duńczycy wydają zupę. No to ja za bańkę i poszłam. Płatki owsiane na mleku, ale jeszcze takich płatków owsianych na mleku to nie widziałam. No tak były smaczne. Nie wiem, jak oni to rozgotowały, że to były takie smaczne, no to żeśmy tam na miejscu, można, nie wiem, jakieś, chyba nie, bo nie było szczym i talerzów nie ma. No to bańki nam nalewały, te kucharki i tę bańkę do domu niósł, a człowiek cieszył się, że chociaż wszyscy się najedzą, to tej zupy płatków to nie zapomnę do śmierci. No to później już pomoc była, bo Duński Czerwony Krzyż przyjechał i nam tu trochę żywności już też dał. No później już było, później już lekarz duński przyjechał, lekarze byli w tym domku, taki domek na rogu, to tam no Grumbański, zaraz na rogu taki dom jest, stoi do dzisiaj, to tam był Duński Czerwony Krzyż. no to tam można było iść do lekarza, coś potrzebujesz i to mogłaś dostać jakiś lek czy coś tam. A później już przyjechali nasi lekarze. Dwóch lekarzy było. Ten to nie był lekarzem, tylko był felczerem, ale był dobry lekarz. I tego nie było przecież czym jechać, nie samochodu, niczego, tylko wojskowe te łaziki jeździły, a on miał konia i bryczkę na 2 koła i tym jeździł do ludzi. No i też było fajnie. Do mnie przyjeżdżał na Jaracza, jak mieszkałem. I do niego chodziłem. Czy ty była, czy twoja mama była? Jak milicja była kiedyś tam. Tak. Po lewej stronie tam domek. Były taki. Naprawdę, Agniesiu, czasy niezapomniane i do śmierci już nie zapomnę tego. Miłe, masz tobie czekoladę. Dziękuję. Także miłe czasy były, dla nas były, bo byliśmy młodzi. O, od tego trzeba zacząć. To dla nas to było wszystko pestka. Tam przeżyć coś albo głodny. Że człowiek był trochę głodny, no to był. A tam mówiliśmy, żeby coś jakieś połasować, coś jakieś cukierka. A skąd? A kto tam widział cukierki? O, później jak sklepy już były, to już można było coś tam. A no to parę groszy ci zapłacili, to ja będę na cukierki wydawać, jak w domu potrzeby na, no, żeby było, jeszcze była siostra mała, przecież miała 9 lat. To trzeba było do domu pieniądze przynieść, żeby można było coś kupić i do jedzenia. No parę groszy nam płacili tylko, a ja się w stołówce najadłam zupy, dosyć. Taką michę jak postawili. No, każdy to były miski takie i no. Jak się chłopaki przyszli na stołówkę, to każdy po misce dostał, do okienka podszedł. Myśmy wydawali tę zupę, kucharka nam nalewała, myśmy z miską nakładli przez okienko. To każdy sobie brał miskę, łyżkę, a łyżka jakaś tam była metalowa czy jaka tam. A by łyżka, ta aluminiowa. I miseczki. No i koło chłopak się najadł, zadowolony, poszedł do pracy i już w domu też nie wiadomo co na wieczór zjadł, tak jeszcze nie było nic. No tam po cegiełkach może coś się wyszabrowało. No ale było miłe czasy. A już później to już ten rzeźnik, co teraz jest monopol, tak jak mówiłam, to otworzył, patrzy, idziemy do pracy, patrzy, otwarty rzeźnik, mięso pisze. I się później śmieli, jak nic nie było, to kiedyś było, pisało mięso, a później rzeźnik, a teraz pisze rzeźnik, a mięsa nie ma. No tak było w czasie za PRL-u. Mówi, widzisz, jaka różnica, powiedz, jaka różnica była. Mówi, jak był rzeźnik, to mówi, jak było mięso, to było wszystko, mówi, a teraz jak jest rzeźnik, to nie ma mięsa. No, byli. Różne były anegdoty. Pan przyprowadził takiego chłopczyka, puste haki wiszą, no mówi, widzisz synku, mówi, to wszystko, mówi, kiedyś to, mówi, wisiało mięsko, mówi, i kiełbaska, a teraz tylko puste haki, mówi. To był te, co dawali nam ryby, oliwę. A, oliwa na tysiąclecia. Na Pieniężnego, tam gdzie ten pór był. Pór był tutaj. Od Świdzkskiego Marysia tam pracowała. No. Ja tam chodził. To aprowizacja była, no, nie pór. No, pór to był tutaj, a aprowizacja była tam i otworzyli tą aprowizację. Myśmy należeli do tej aprowizacji i w kuchni żeśmy pobierali towar, bo tam już trochę... Tam kolejarze należeli. No, tak. A to UNRRA przysłała nam tych ubrań trochę. Ojejku, każdy brał, dziewczyny, żeby kazali, taka wielka sala, mówi, idźcie sobie, wybierzcie, mówi, co z listą stała kobieta i mówi, idźcie sobie, wybierzcie, mówi, jakąś sukienkę może znajdziecie. Boże. Równiczka była nasza tutaj, no to już tam mówiłam, że no przyniosła tego wina skądś, mówi, no to mówi, wiecie dziewczyny, mówi, dam wam po szklaneczce wina, bo to są moje dzisiaj imieniny. No to mu jak chlapnęli, no i tej Niemce dali, ta Niemka stoi, mówi, wypita, usiała pod kotłem, taki stółeczek był, mówi, ja mówi, obieram centna kartofli, żem obrała, zupa cienko i cienko, jak myśleć mieli. A to starsza kobieta, jak dali jej ten kieliszek wina, to jej zakręciło się w głowie, siedzi i tak gada, mówi, a ja centnar kartofli, żem obrała, mówi, a zupa cienko i cienko, mówi. Nam to tam nic udała po tej lampce wina i żeśmy się tam dalej śmieli. No to były już starsze panie takie, no ale fajne babki były. A ja gdzieś mam nawet zdjęcie tych Niemek. Ot i dożył się człowiek, 70 lat przeżył na jednym miejscu. A wszystkiego było. Później to taki Surowiec gdzieś tam plątał się i przyszedł na stołówkę, a tam na niego to kto tam uwagi zwracał. Siedział i tak pokornie czekał, aż ja na niego spojrzę. I pokornie czekał. A mnie tam chłopaki tego, to myśmy się śmieli z chłopakami, usiedli w jednym końcu, a on sam siedział i ja chlipał tę zupę i czekał pokornie. No i coż ty tam chodzisz, mówi, jak tego, jak ona na ciebie nie patrzy nawet. No to wiecie dziewczyny, to chodźcie sobie usta pomaluję, mówi, że spodobały się może jakim chłopakom. No to pomalowali usta, i siedził taki mazany. A ten, co tam też do mnie sympatyzował, mówi, jak zaczął, co ty, mówi, spod latarni jesteś, czy co, zważ te usta, mówi. Zwariowała, mówi, pomalowała usta, mówi, to pod latarnią tylko malują, mówi. No, ale on też się, Staszyk mu na imię było, ale on się dobił trochę. Ten majorem był wojsk. No. Oj Boże, Boże. W Rosji skończył. Fajne czasy, co my tu, Agniesiu, nie wspominaliśmy. Boże, dzięki Tobie, ja już jestem Ci wdzięczna za te kamery. Muszę Ci jakiś tam prezent kupić, ale jeszcze do Ciebie nie doszłam. Miło, miło było. Życie się potoczyło, później dzieci, a ja się cieszę. Dzieci później. A dzieci ubolewają sobie ludzie, że o rodzinę, że dzieci i tego bardzo miło. To jest nasze powołanie. Dzieci, człowiek się teraz cieszy, mimo że się zestarzał, ale cieszy się, wszyscy przyjdą. Taką wnuczkę mam piękną, siedzi na krześle i kameruje. Tak się bałam tego zegara biologicznego, że mnie nie dognał. Nie dawałam się, jak tylko mogłam. Ganiałam po rynku, za rynkiem, gdzie mnie tam wszędzie nosiło. Na jakieś tam zebrania. No ale się już nie dało. Dognał mnie, no i co zrobić? A dziadziuś jeszcze coś powie na koniec? Tam już dosyć masz nagadane. Ale żebym miała dziadka nagranego. No, a dziadziuś, musisz powiedzieć. Piękne życie spędziłem z moją Manią. O, i cieszy się ty 67 lat, no przecież to ty powinnaś mówić, nie ja. No i dobrze, jak ty powiedziałaś. No i cieszę się z tego życia, jestem szczęśliwy. No, na pewno. Bo gdzie bym tu znalazł taką drugomanię? No. Taki los na loterię, jak pani doktor powiedziała. Panie Surowiec, pan wygrał los na loterii. No i wygrał. Jakby tam trafił na jakąś wiedźmowatą babę, co wszystkiego by skąpiła, no to co to by było? Marna starość. Dobra jest. No. Ale to ja mówię, nie on. No i dobrze, co mówisz. No bo trzeba, z ciebie to trzeba wszystko łopatą wyciągać. No, trzeba mieć trochę gady. Łopaty już nie masz, tyle lat wyciągałaś, to się złamała. A ty wiesz, że trzeba zawsze kobietom całe życie coś miłego powiedzieć. No, no i taka prawda. Jojo, prawda jest. Prawda. No dobrze. To dziękuję za nagranie. Dziękuję.